W tym wideo chcę zebrać trochę pomocnych informacji na temat masturbacji i pytanie, dlaczego akurat tym zajmuje się ksiądz? Dlatego, że w świecie usłyszymy, że masturbacja jest czymś dobrym, ba, nawet, że jest pożyteczna, że ona w czymś pomaga. Osobiście uważam inaczej, dlatego, że ona ograbia nas z tego, co jest w człowieku najpiękniejsze, z wolnej woli, że jesteśmy trochę jej niewolnikami. Dlatego jeśli chcesz dać sobie kolejną szansę, to obejrzyj to wideo i włożę w Twoje ręce konkretne narzędzia, jak z nią zawalczyć. A zaczniemy od motywacji, dlaczego w ogóle mamy to robić. Masturbacja robi popłoch w naszej głowie. Odrywa ona seksualność od prawidłowego kontekstu, od wiernej i czułej miłości między małżonkami. I samogwałt również odrywa od prawidłowego wymiaru biologicznego, czyli od przekazania potomstwa. I on powoduje w naszej głowie takie przekonanie, że seks jest zabawą. Masturbacja zniewala od własnego ciała. I wiem, dziwnie to brzmi, ale zobaczmy. Jeśli uzależniony od masturbacji nie chce tego i ciągle się tego wstydzi, to czy on tak naprawdę tego pragnie? Wydaje mi się, że nie. Że on jest niewolnikiem własnego ciała, że ono dyktuje mu zasady gry. Przez masturbację tracisz dobry obraz Boga. Zaczynasz się usprawiedliwiać. Robisz wszystko, aby pokazać, że on jest tym złym. Dlatego doczepiasz mu różne rzeczy. A to, że jest niemiłosierna, że ciebie nie rozumie, a że nie kocha. Trele molele. Wszystko, byleby pokazać, że to on jest zły, a nie ty. Tak to działa. Bo czy my chcemy być w swoich oczach źli? Nie. Szukamy kozła ofiarnego, w tym wypadku Boga. A na koniec budowania motywacji, aby zerwać z masturbacją, proponuję konkretne ćwiczenie. Weź kartkę i wypisz to wszystko, co tracisz poprzez masturbację. I może to być na przykład tracę pokój serca. No bo powiedz, kiedy już jesteś po fakcie, to czy powiesz sobie, jestem super, wszystko się udało? Nie. Masz wyrzuty sumienia. Coś się w tobie budzi. I wtedy wypisz też te wszystkie słowa, które ciebie torpedują, które pokazują, jak jesteś słaby, byle jaki, jak po prostu czujesz się niedobrze w tym wszystkim. I potem tę kartkę schowaj. Nie musisz tego pisać wszystkiego od razu. I potem po jakimś czasie do tego wróć i dopisz kolejne myśli, kolejne i kolejne i tak powoli zbierzesz konkretną listę, która będzie wyostrzonym mieczem do walki z masturbacją. Teraz odpowiedz sobie szczerze na pytanie, czy nie jesteś względem siebie zbyt bardzo surowy, ponieważ właśnie zbyt wysokie wymagania są często powodem autoerotyzmu. Dlatego, że jeśli postawimy zbyt wysoko poprzeczkę, to prędzej czy później polegniemy. Bo życie to nie bajka. I chociażbyśmy stawali na rzęsach, chociażbyśmy przygotowywali się godzinami do różnych rzeczy, to prędzej czy później upadniemy. I co wtedy? I wtedy właśnie niektórzy sięgają po masturbację jako moment wyładowania, takiego odpoczynku, ucieczki od codzienności. A dla osób wierzących jest to tym bardziej dotkliwe, bo po już samej masturbacji dochodzi do poczucia winy, do tego, że nie spełnili zasad moralnych i znowuż odczuwają jeszcze większy smutek, czyli takie zamknięte koło. Dlatego jak widzisz, w wypadku autoerotyzmu trzeba szukać powodów głębiej i żeby wyjść z tego, trzeba rozwiązywać również osobowościowe problemy. Ja dam radę. Inni sobie nie poradzili, bo są słabi, ale w moim przypadku będzie inaczej. Takie myśli sobie wmawiają pracoholicy, którzy nie są w stanie zrezygnować z swojej wydajności i przez to nie porzucają swojego pracoholizmu. A przecież ile można walczyć ze zmęczeniem, z pełną frustracją, z ciągłą walką na rynku i w różnych miejscach, w których się bijemy o uwagę, o atrakcyjność. Gdzieś to musi znaleźć ujście. I dlatego takie osoby wpadają w różne uzależnienia, w tym również w masturbację. Dlatego kiedy nie odpuścimy i kiedy nie znajdziemy jakiegoś sposobu na twórcze odprężenie, to właśnie może zakończyć się to wszystko masturbacją. Nie mówmy, że to żaden problem. Naprawdę, on jest poważny. Tym bardziej, aby ukazać postać rzeczy, medycyna dowodzi, że poprzez kompulsywną masturbację doprowadzamy do produkcji nadmiernej ilości hormonu serotoniny i dopaminy, a to bardzo uzależnia.
Dlatego po jakimś czasie już nie wystarczy tylko silna wola, że o, ja dam radę. Nie, dlatego że ci, którzy rezygnują z autoerotyzmu, mają syndrom odstawieńczy. A to się objawia na przykład w stanach senności, rozdrażnienia, braku koncentracji. Bardzo nieprzyjemne rzeczy. Dlatego po jakimś czasie naprawdę jest to bardzo trudne i wymaga niesamowitego wewnętrznego zmagania. Do rozwoju i szczęścia potrzebujemy innych ludzi, a często brakuje nam tych relacji. A jeśli jesteśmy odrzuceni, to tym bardziej czujemy się naprawdę osamotnieni. A osamotnienie to jest coś zupełnie innego niż samotność, bo samotność może być jeszcze dobrze wykorzystana. To na modlitwę, to na jakieś skupienie, a to do nauki. A osamotnienie to już nie, bo ono powoduje nasze wewnętrzne umieranie, że czujemy się gorsi, że czujemy się po prostu jacyś zostawieni na marginesie społeczeństwa. I aby przełamać te emocje temu towarzyszące, często niektórzy sięgają właśnie po autoerotyzm, aby to przełamać, aby to było pewną odpowiedzią na ważne dla nich troski. Jak widzimy, te poszukiwania często obracają się przeciwko tym osobom, bo to nie jest rozwiązanie problemu, to jeszcze pogłębia go. Teraz powinny być werble i powinienem wypowiedzieć jedną metodę, i to jeszcze prostą, która powinna pomóc wszystkim. Niestety takiej metody nie ma. Dlaczego? Z prostego powodu. Nie tylko dlatego, że każdy człowiek jest innym światem, to też, ale dlatego, że każdy mierzy się z innymi problemami i inne powody wpływają na problemy z masturbacją. Dlatego trzeba było potraktować autoerotyzm bardziej jako czubek góry lodowej problemów osobowościowych. I trzeba się zgodzić na pracę powolną, mozolną, z różnymi utartymi schematami myślenia i działania. Ale spokojnie, nie traćcie nadziei. To nie jest tak, że teraz macie się forsować. Chociaż na pewno będzie potrzeba dużo pracy. Chciałbym dla Was teraz pokazać kilka najbardziej sprawdzonych metod, które innym pomogły. Je wymienię i anusz się w nich odnajdziecie. Często działamy pod wpływem impulsów. A żeby przełamać nawyk, który już mamy, trzeba zobaczyć, które bodźce go uaktywniają. I w większości są to bodźce wzrokowe. Wiemy, że jeśli mamy rozseksualizowane społeczeństwo i wielu producentów reklam, aby promować produkty, właśnie korzysta z podtekstu seksualnego, łatwo tego nie uciekniemy. Ale jednak zawsze możemy zablokować pewne witryny, pewne reklamy i po prostu odwracać wzrok. Nie zdawałoby się to banalne, ale naprawdę działa. Dlatego, że nawet czasami roznegliżowane ciało jest w stanie już nas pobudzić. I im mniej tych bodźców będziemy mieli, tym łatwiej zapanujemy nad naszą popędliwością. Bardzo toksycznym założeniem jest twierdzenie, że nie mamy prawa do odczuwania popędu seksualnego. Nie, to fałsz. Dlatego, że stan podniecenia jest czymś naturalnym. Tak funkcjonuje nasze ciało. To jest wpisane w naszą osobowość, sposób wyrażania się. Zresztą czytamy nad Piśmie Świętym, że to jest część energii, którą otrzymujemy od samego Pana Boga. W Księdze Rodzaju jest powiedziane, że Bóg po pobłogosławieniu człowiekowi powiedział, aby był płodny, aby się rozmnażał, aby zasiedlał ziemię, aby panował nad różnymi rzeczami. Dlatego niezaakceptowanie swojej seksualności w sposób twórczy powoduje wybuchy nieopanowane, niekontrolowane naszej seksualności. Osobie mającej problem z masturbacją nie wystarczy powiedzieć: słuchaj, módl się codziennie i problem się rozwiąże, przejdzie ci. Nie. Oczywiście modlitwa jest przemieniająca, ale tylko wtedy, kiedy jest czyniona w odpowiedni sposób. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że modlitwa to jest relacja z kimś, kto mnie nie potępia, to nie skupia się tylko na moich słabościach. A kolejna rzecz to jest modlitwa dziękczynna, czyli która mówi Panu Bogu: dziękuję za te różne rzeczy, które się w moim życiu wydarzają. I kiedy potrafimy to dostrzegać, to poszerza nasz sposób widzenia. To nas otwiera na Boga, wlewa nową nadzieję, daje nam nowe siły do tego, aby pracować nad sobą. Daje nam po prostu motywację, z jakiego kopa.
Dlatego dziękuj Bogu. Wypisz sobie na kartce, za co chcesz Mu podziękować i codziennie aktualizuj tę listę i właśnie tymi rzeczami się módl. Panie Boże, dziękuję Ci za to i za tamto, za to, że moje życie jest dobre, że wiele rzeczy się wydarza, a nie tylko patrz z perspektywy swojej seksualności. Masz już pewnie poczynione obserwacje, w jakich okolicznościach i kiedy najłatwiej ulegasz pokusom. Więc zachęcam Ciebie, abyś zrezygnował z tych okoliczności. No bo po co podejmować walkę, która jest nierówna i w której prawdopodobnie polegniesz. Dlatego zastanów się, z czego trzeba zrezygnować. I wiem, pewnie powiesz, no tak, ale są rzeczy, z których nie mogę zrezygnować, na przykład z chodzenia w internecie, z oglądania telewizji, bo muszę wchodzić na pewne strony, tam wyskakują reklamy itd., itd. Dobrze, okej. To w takim wypadku zachęcam, abyś wpisał to w inny kontekst. Na przykład, abyś podjął decyzję, że nie oglądasz telewizji wtedy, kiedy jesteś sam w pokoju i żebyś na przykład nie wchodził w internet wtedy, kiedy jesteś też gdzieś sam, albo przynajmniej otwierał sobie drzwi i przez to wiedział, że ktoś może ciebie zaobserwować, no i do tego autoerotyzmu nie dojdzie. Zobacz, proste, a naprawdę może zadziałać. I poza tym zachęcam, abyś zrobił sobie systematyczny, bardzo napięty plan dnia. I to może na początku niesłychanie pomóc, bo kiedy dzień jest zapełniony po korek, to wtedy nie ma czasu, aby skoczyć w bok. Kolejnym sposobem walki z masturbacją jest unikanie bezczynności i samotności. Dlatego zaangażujmy się w jakieś spotkania z naszymi bliskimi, znajomymi, odwiedzajmy ich, jak i również znajdźmy jakąś pasję. Pasja bardzo pomaga, dlatego że pozwala nam oderwać się od tych różnych narzucających się nam pokus, myśli, obrazów. No i też tutaj bardzo pomocny jest sport. Dlatego, że sport, jak to sport, oprócz tego, że możemy rozładować pewne w nim napięcie, to dodatkowo, jeśli jest on systematycznie uprawiany, to pozwala nam pracować nad wolą, która w wypadku nałogu jest bardzo osłabiona. Eucharystia jest pokarmem w walce duchowej. Dzięki niej możemy ciągle nasze życie ofiarowywać Panu Bogu oraz karmić się Jego ciałem, odczuwać Jego obecność. A z kolei spowiedź święta to jest spotkanie z miłosierdziem i dzięki niemu możemy pomagać sobie, aby nasza motywacja ciągle była staranna, abyśmy ciągle mieli chęć do powstawania. Bo najgorsze, co może być, to oddalać spowiedź i zaakceptować grzech i powiedzieć, no dobrze, on już się wydarzył, to już do kolejnej spowiedzi, która będzie gdzieś tam daleko, może się on wydarzyć. No właśnie nie. Dlatego korzystajmy z częstej spowiedzi i niech ona podnosi nas z tego upadku. I zachęcam w wypadku pracy nad grzechem masturbacji, aby znaleźć stałego spowiednika albo kierownictwo duchowe. Dlaczego? Dlatego, że może to być niesłychanie pomocne, bo ksiądz, który już któryś raz z kolei będzie nas spowiadał, będzie dawał nam bardziej wyprecyzowane rady, bo będzie lepiej nas znał. I poza tym ksiądz, który już któryś raz z kolei nas spowiada, może dać coś więcej niż normę ogólną. A co to zmienia? To, że może powiedzieć, czy ten grzech jest w naszym wypadku ciężki, czy lekki. I na przykład, kiedy widzi, że się z nim zmagamy i że on już nam się wymyka spod kontroli, że już nie mamy poniekąd na niego wpływu i że nie decydujemy, że on jest nałogiem, to powie, nie ma dobrowolności, więc nie ma również i grzechu ciężkiego. I wtedy pozwoli nam przystąpić do Komunii Świętej. A wiecie, jak to jest, że kiedy ktoś tobie powie, że to jest grzech ciężki i pokaże masturbacji, musisz biegać do spowiedzi świętej. To dla nałogowców jest wielkim udręczeniem. To oni by musieli tak naprawdę przed każdą mszą świętą się spowiadać. Wiem, jak to zabrzmi. Zrezygnuj z czegoś, a nie będziesz miał problemów z masturbacją. Wiem, jest to niby bezsensowne, ale podkreślam, tylko niby, bo naprawdę jest bardzo pomocne. Bo każdy człowiek, który ma kontrolę nad swoim życiem, który potrafi stawiać sobie wymagania, również będzie miał mniejszy problem z tymi pokusami seksualnymi, bo po prostu będzie potrafił postawić im pewne granice. Dlatego zachęcam do ascezy, do pewnego braku, na przykład rezygnacji ze słodyczy. Albo od strony pozytywnej, do pracy nad czymś. Na przykład niech będzie to nawet i ćwiczenie fizyczne, jakiś trening codzienny albo co drugi dzień. I w miarę kształtowania w sobie, panowania nad tym światem, który mnie otacza, również będziesz panował nad
tymi sprawami seksualnymi. Nie zajmuj się przesadnie sobą. Pomyśl o innych, o drugim człowieku, o swoim otoczeniu, o ich problemach. Wsłuchaj się w nie, bo czasami możesz być nawet na zewnątrz. I zobacz, że do tego zachęca samo gwałt, auto, erotyzm. Zobacz, co tu jest akcentowane, że tylko ja jestem najważniejszy. Wszystko się kręci wokół mnie. A to nieprawda, bo też inni nadają piękna twojemu życiu. Że nie tylko musisz zagarniać do siebie i również tę seksualność brać tylko i wyłącznie dla siebie, tylko ta seksualność ma być darem i energią po to, aby wychodzić z siebie i dawać siebie innym. Z trudnościami seksualnymi nie tyle trzeba walczyć, ile bardziej trzeba z nich wyrastać. Dlatego, że one są niedojrzałościami. Dlatego zaangażuj swój wysiłek w pracę, która będzie twórcza, która będzie ciebie prowadziła do pełni człowieczeństwa, do pięknych relacji z Bogiem i z innymi ludźmi. Jeśli odkryjesz sobie to piękno i będziesz chciał w nie zainwestować, to i również i będziesz oddalał nieczystość na dalszy plan. I tego tobie życzę i na to błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nie pozwól, by zostało to na końcu internetu. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, to zrób. No i daj dzwoneczek, by nic tobie nie umknęło.